Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym czasówce z Tomb Raider Anniversary, przedostatniej już, tak, zbliżamy się powoli do końca. I właśnie sobie zabiorę się za Obelisk Kamon i strój może klasyczny, tak, bo tego jeszcze nie było, a on jest dość ciekawy, więc go weźmiemy. Mamy taką starą Larę. Ta Lara wygląda dość ciekawie. Więc weźmiemy sobie klasyczny strój i zabieram się już za poziom. Tak, pierwszy fail. Okej. Okay. Lara bardzo oryginalnie wygląda. Ej, włączę sobie jeszcze kody, jak zwykle. Dobra, docieramy do pierwszej sali. Sali, pseudosali, ale ogólnie. Znaczy, ten poziom, patrząc ze strony takiej trochę ogólnie poziomowej, nie jest dość długi. Aczkolwiek jest tutaj parę Lara, parę momentów, gdzie można popełnić głupi błąd i można zginąć. Więc tak, jest dość skomplikowanie, ale myślę, że dla Larci to nie będzie problemem. Na szczęście tej dźwigni nie musimy przesuwać, gdyż ona była tylko do sekretu i nie jest nam teraz potrzebna w żaden sposób. Dobra, ja tutaj się ogólnie skupię. Tak. Skupienie przede wszystkim, bo potem jak się człowiek nie skupia, to jest źle, nie wychodzi i w ogóle. Ogólnie dzisiaj już nagrywam czwarty odcinek z rzędu, nie, trzeci, ale i tak jestem już trochę taki zmęczony tym nagrywaniem. No jakoś tak dzisiaj mam ochotę na nagrywanie większą, więc sobie aż trzy odcinki nagrałem. No tak, tak, więc mam nadzieję, że pójdzie mi ta czasówka w miarę sprawnie, aczkolwiek nie jestem pewien. Zawsze może coś pójść źle, zawsze może mogę jakiś fail popełnić, który będzie mnie kosztował dużą ilość czasu i potem jest źle. Okej. Okay. Jo. Okej, okay, jo. Okej. Dobra, więc pierwszą salę mamy z głowy. Dziękuję, nie chcę cię już nigdy więcej widzieć. Nie no, żartuję, ale... Okej. Okay. Nie no, żartuję, ale ogólnie no... Jak pokonam już jakąś salę, to już mam tak się... Jestem bardziej spokojny, że już jakiś odcinek jest pokonany. O Jezu. Tak, trzeba uważać na te ściany. Tak, ja tutaj zawsze sobie wolę poczekać, gdyż czasami się pośpieszę i wpadnę i jest źle i w ogóle ginie się, nie udaje i tak, takie kolej rzeczy. Wow, ja nie zauważyłem, że to jest drążek. To jest smutne. Okej. Okay. Mamy drugi most, jeszcze dwa. Tak, dwa mosty. Nie powinienem mieć z tym większych problemów. Mam taką nadzieję, aczkolwiek to nigdy nie wiadomo, jak tam wypali. Bo to zawsze może nie wypalić się. No ta Lara klasyczna wygląda tak ciekawie. Wygląda tak, jak wyglądała właśnie kiedyś, tylko on oczywiście jest bardziej dopracowana. Ale i tak wygląda mniej więcej tak samo. Wow, tutaj są ostrza, których nie lubię. Ta gra by była taka ten poziom by był taki sympatyczny, gdyby nie było tych ostrzy. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda? A!
I ogólnie po skończeniu tego poziomu, skończymy wszystkie poziomy z Egiptu i będziemy mogli, będziemy odzyskamy, znaczy dostaniemy kod na nieśmiertelność Lary, który mi się bardzo przyda w świątyni świętego Franciszka. Więc fajnie. Tak, tam nie idę, tylko idę od razu tu, bo dźwignia, tam żadnej dźwigni nie ma. Tam jest chyba bodajże jakaś droga do sekretu czy coś. Już nie pamiętam do końca. No cóż, skleroza boli. O nie, teraz jest, będzie nieprzyjemny moment z nożami. Znaczy, nożami? Znaczy, z siatkarzami. Znaczy, nie, coś pomyliłem. Wow, przycięło mnie, ale udało mi się przeżyć. Jak idzie mi zacnie, muszę powiedzieć. Ogólnie myślałem, że pójdzie mi gorzej. A idzie mi, no. Idzie mi całkiem w porządku, no. Jestem z siebie zadowolony przynajmniej na razie. O, ktoś mi wysłał jakąś wiadomość na Steamie. No nie, Lara, ale tylko nie do tyłu, proszę cię. Ten tył nie był potrzebny. Okej, kolejny most zwodzony zostanie opuszczony i pójdziemy sobie do ostatniego. Znaczy, no. A! Wow! Już się przestraszyłem. Ej, gdzie jest ta drabinka? No tu. Dlaczego Lara mi poszła tam? Nie rozumiem. Okej, Lara, idziesz. Mamy 12 minut. Została mi ogólnie ostatnia sala. Więc powinno się udać. Aczkolwiek coś może się zawsze nie udać. Ale nie bądźmy pesymistami. Bądźmy optymistami! Okej, bałem się, że spadnę, ale Lara się nade mną postanowiła zlitować, że tak powiem. O, i tu mamy właśnie Ankh Izydy, nawiązując do Lara Croft and the Temple of Osiris. Co właśnie tam mówiłem, że w Obeliskamon jest ten, właśnie te symbole. Symbole, pseudosymbole. Okej. O nie, miażdżarki, nie lubię was. Ale udało się, yeah! Ojeju. Tia. Będziemy mieli teraz epicką walkę z dwoma, znaczy z trzema nieprzyjemnymi mumiami. Okej. Po walce. Więc w sumie, jakby się zastanowić, to na razie popełniłem tylko jeden fail. Znaczy jedną śmierć. Fokus, skup się. Okej. Wow! Jak podrzuciłem Larę w ogóle. Lol. Dobra. W tą stronę się udało. Mamy opuszczony ostatni most zwodzony. I będziemy mogli już potem pójść dalej. Tak, tutaj trzeba ogólnie się bardziej skupić. Wow, znowu tak Lara jakoś dziko podrzuciło. Au! O kurde. Kiepsko u mnie z życiem. Jak widać, ale mam nadzieję, że mi się uda. Okej, idziemy tutaj. Normalnie, w normalnej grze byśmy dłużej spędzili w tej sali, ale my tylko idziemy po event i wyłącznie po dźwignię. A nie po sekret i tak dalej. Okej. O Jezu, powiedzcie mi, czy ja mam szansę. Ogólnie powinienem mieć, bo mam 9 minut. Ale zawsze coś może nie wypalić. Ale nie bądźmy pesymistami.
Jedynie mogę tu bezczelnie zginąć na tych. Au! O, szlak! Mam małą ilość życia, wiecie co? Wezmę sobie tą apteczkę. Okej, mamy skarabeusz. Ozyrysa. I tak, teraz się nam otworzy przejście. Yeah. Dobra. Gdzie jest to wejście? Tak, to wejście jest tu. Yeah! Ale wiecie co, chyba tak, bo mam nadzieję, że teraz nie mogę popełnić już faila, bo zostało mi 8 minut. No i raczej teraz nie będzie nic specjalnie trudnego. Okej, wezmę apteczkę na wszelki wypadek, bo tam będzie jeszcze jeden centaur i mam nadzieję, że on mnie nie zabije. Ogólnie tutaj są panterki. I zobaczcie, gdzie wychodzimy. Właśnie to jest. Chociaż wy już to widzieliście, ale okej. Tak, zapomniałem. Okej, ja zawsze wolę iść do tyłu, bo ja się zawsze boję, że to jakaś panterka na mnie wyskoczy. I mam taki już uraz po prostu, że muszę się trzymać tą strzelbę do tyłu. Ja się w grach, wiem, możecie się ze mnie śmiać, ale ja w niektórych grach boję się, że coś mnie za ten i potem zawyłomurowany. Jej, 7 minut! Powinienem mieć szansę. Nie no, raczej w... Jezus Maria. Mnie to denerwuje. Boże, przepraszam. Nie, normalnie są te osoby. Bierz ten Anki i zydy. Okej. Jej, obelisk Kamon zakończony w 11 minut. I bonusy, kody, tak. Więc to by było wszystko w tym odcinku. I do zobaczenia w ostatnim odcinku. A właśnie jeszcze tylko wam pokażę kody, jakie nam się odblokowało. Tak, bo, właśnie odblokowała nam się nieśmiertelność i nieskończona amunicja do pistoletów maszynowych. Yeah! Więc do zobaczenia w ostatnim odcinku z Tomb Raider Anniversary. Pa, pa!